Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Y2, to jest kolejny odcinek serii Danganronpa Trigger Happy Havoc. I tak, spotykamy się w miejscu, w którym mieliśmy zapisać grę. I jeszcze raz sobie zapiszmy. Tak. Do you wish to overtime? Yes. I lecimy dalej. Czyli tak, zostało kolu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu uczniów. No. Całkiem sporo. Pogadajmy z nimi. Najpierw Junko. O co chodziło z tym durnym ogłoszeniem? To było totalnie niepokojące. A ty co masz do powiedzenia, panie Mondo? Kurwa! W co oni do cholery chcą się bawić? Tak, jeżeli będą przekleństwa, to będę je czytał normalnie po ludzku. A on będzie miał ich całkiem sporo. Czasami. Pewnie. Skoro teraz ich używa, no to zobaczymy. A pan tu co? Co jest grane? Czy to jest nieśmieszny żart? Ale ty powinieneś już tam lecieć, przecież ty jesteś taki, że od razu się słuchasz. Powinieneś już lecieć tam na miejsce. Dlaczego tu jesteś? Czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, że w tym miejscu dzieje się coś naprawdę dziwnego? Nie, tylko ty. Wiem, że odczuwacie niepokój, ale wszystko, co możemy teraz zrobić, to sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. No tak. Prawda, jeśli nie zrobimy kroku do przodu, niczego się nie dowiemy. Jedyną opcją jest przejście naprzód. Fakt. Wszystko w porządku? Wszyscy są cali? Dlaczego tak pytasz? Już nie lubię tych telewizorków. Wisi tu telewizor. Tak. Ja już wiem, co jest z nich nie tak. Musimy stąd wyjść. I chyba tutaj musimy użyć R-ki, żeby wyjść. Tak. No to chodźmy. Sala gimnastyczna to miała być. Tak. O, otwarte. Wow. Boże, nie miałem pojęcia, że Akademia Szczytu Nadziei będzie takim wrzodem na dupie. To miejsce niczym nie różni się od poprawczaka. Niczym się nie różni to od poprawczaka. Bera, to miejsce jest nawet gorsze. I dlaczego jest tu tak pusto? Przechodzę przez korytarz i nie widziałam ani jednej osoby. Czy to oznacza, że serio zostaliśmy porwani? Oni chcą tylko nas nastraszyć. Potem zdejmą te metalowe płyty. Jestem tego pewny. Bądź co bądź. Teraz możemy jedynie czekać na najlepsze i przygotować się na najgorsze. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No. Zaraz nie wytrzymam. Nie żebym się bał czy coś. Po prostu chcę mieć to już za sobą. Hej! Gdzie jest ten, który kazał nam tu przejść? Mondo, zatrzymaj się, nie biegaj! Ja również już pójdę. Hej, chłopaki, czekaj tam, nie zostawiajcie mnie tu samego. Dobrze, że Sakura nie zwróciła na to uwagi, bo byś leżał, Hifumi. Okej, pora na więcej samouczka. Okej. Ciśnij tab, aby dokonać obserwacji w pokoju, w którym się znajdujesz. A, to już wiem. Bo wcześniej grałem.
Obserwacja pokazuje, z jakimi ludźmi i obiektami można wchodzić w interakcję. Ale po samym ciśnieniu tego nie powiedziałem. Nic się nie stało. Tak. Mamy tutaj kilka możliwości. Mamy telewizorek, znowu kamera. Wszędzie są tutaj kamery. Wow. Ciekawy robot. Jako statuetka. Tu też jest i tu też. Ciekawe statuetki. Gablotka. Wewnątrz znajdują się różne trofea i dyplomy. Oczywiście wszyscy, którzy tu oczęszczali, są ostatecznymi. Więc na pewno tylko niewielka część ich wszystkich nagród. Pewnie tak. Dobra, pogadajmy z resztą. Pani Kyoko. Całkowita cisza. Z jakiegoś powodu tylko ona była zdolna zachować spokój. No. Albo tylko mi się wydawało. Możliwe, że nam się to wydaje, Makoto. No, tak jak mówiłem, gra jest częściowo... Gra jest takim połączeniem 2D z 3D. Czyli to jest też na zasadzie takiego 2,5D. Gdzie są inni uczniowie? Dlaczego tylko my tu jesteśmy? Nie wiem. Zaczynam mieć... odnośnie tego wszystkiego złe przeczucia. Tak? Ja też. Ale to nic. Musimy wejść do środka. Chodzimy. Pomimo, że pewnie mnie niepokój, zrobiłem to, co kazał mi głos z komunikatu i udałem się do sali. Wtedy też zobaczyłem, co na nas czekało. Och, to naprawdę wygląda jak ceremonia rozpoczęcia roku. A nie mówiłem? To jest totalnie normalna ceremonia. Hiro miał rację. Ale w pewnym sensie to tylko podkreślało, jak bardzo nie jesteśmy normalni. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś tak dziwnego. Tuż przed moimi oczami to. To, co widziałem, było nie do opisania. Ja też. Widzę i aż oczom nie wierzę. A chyba było jeszcze to. Ale ją wszystko czytamy. Miło mi was poznać, ludziska. Taki radosny głos i beztroskie zachowanie kompletnie nie pasowały do danej sytuacji. Ten cały niepokój, który miałem w sobie, zmienił się w czysty strach. Zresztą ta muzyczka jest cudowna. Jak on wchodzi. Co? Ten posłowy miś gada? Uspokójcie się, jestem pewny, że ma w sobie głośnik. Już wam mówiłem, jestem pluszowym misiem. Jestem Monokuma i jestem waszym dyrektorem. Co? To się rusza! Poważnie, gościu, ogarnij się, to tylko sterowana zabawka, czy tam inne gówno. Jak śmiesz porównywać mnie do śmiesznej zabawki dla dzieci? Głęboko mnie zraniłeś. Nawet głębiej niż ów mariański. Ojemy. Mój system tego sterowania jest tak skomplikowany,
że nawet te ciągi z NASA nie potrafią go odtworzyć. A co dopiero zrozumieć. Okej. Ale nie każcie im mówić rzeczy, które mogłyby zrujnować marzenia NASA. By było dla nich nie do zmisienia. No. Nie do zmisienia? Naprawdę? Jest taki mało zabawny. Dalej, ruszajcie się. Raz mi się obi śmierć. Anta. Ty możesz w końcu przestać z tymi głupimi żartami o misiach? Dobra, dobra. Cisza już. Ach, okej, okay, no. Chyba zapomniał żartu. Cisza ma być. Wszyscy baczność i dzień dobry. Dzień dobry. Mario. Nie musiałeś mu odpowiadać. Zacznijmy więc od najbardziej wybitnej i niezapomnianej ceremonii rozpoczęcia roku szkolnego. Po pierwsze, pogadajmy o tym, jak będzie wyglądało wasze szkolne życie. Wy, nieliczni uczniowie pełni potencjału, prezentujecie nadzieję tego świata. I aby chronić tę jakże piękną nadzieję, będziecie żyć we wspólnocie tylko i wyłącznie wewnątrz ram tej szkoły. Say what? Wszyscy będą żyć razem w harmonii, trzymając się zasad oraz regulaminu szkoły. Ach, a jeśli chodzi o pytanie, kiedy wasze wspólnocie się skończy? No właśnie. To nigdy się nie skończy. Gani! Innymi słowy, będziecie tu siedzieć aż do końca waszych dni. Takie życie zostało wam przypisane. Żartuję sobie. Co? On właśnie powiedział. Aż do końca naszych dni? Och! Ale nie ma się czego obawiać. Mamy tak duży budżet, że nie zabraknie wam niczego niezbędnego do życia. To najmniejsze z naszych zmartwień w tej chwili. Ta? Co do cholery? Chcesz mi powiedzieć, że będę siedziała w szkole, aż nie kopnę w kalendarz? Żartuję sobie, prawda? Ja wcale nie żartuję, nie jestem kłamcuchem. Możecie mieć 100% mam pewność. Ach, tak do waszej świadomości, jesteście kompletnie odcięci od świata zewnętrznego. Więc nie musicie się martwić tym całym brudnym i śmierdzącym światem, który jest za ścianami. Odcięci? Więc te wszystkie metalowe płyty są po to, aby nas tu trzymały? A żebyś wiedział, że tak. Nieważne, jak głośno będziecie krzyczeć czy wołać o pomoc, nikt tu nie przybędzie. Więc mając to wszystko na uwadze, możecie sobie darować myślenie o ucieczce. Oj, oj. Co do cholery, daj już spokój, ziomuś. Nie obchodzi mnie to, kto za tym wszystkim stoi. To jest naprawdę słaby żart. Właśnie, przystąpić tym kurwa. To już nie jest zabawne. Naprawdę uważacie to wszystko to jakieś kłamstwo albo żart? Jesteście wielką bandą sceptyków. Ale się poczułam, że taka wasza natura. Wyście teraz staliście w czasach, gdzie uczy się wątpić w sąsiadów. Tu już będziecie mieli mnóstwo czasu na przemyślenia. Czy to, co mówiłem, jest prawdą, czy też nie? I kiedy ten czas nadejdzie, zobaczycie na własne oczy, że to, co mówiłem, było jednak najprawdziwszą prawdą. Przepraszam? Dożywotni pobyt w tym miejscu byłby całkiem problematyczny. Och, dajcie spokój, co z wami jest tu dziska? Sami chcieliście uczęszczać do Akademii Szczytu Nadziei, nie?
A teraz, zanim szkoła jeszcze się, dobrze nie rozpoczęła, już chcecie ją opuścić? Ano nie! Och, ale wiecie! Zapomniałem wspomnieć o czymś jeszcze. Jest jeden sposób na wyjście ze szkoły. Naprawdę? Jako dyrektor stworzyłem specjalną klauzulę dla tych, którzy chcieliby stąd wyjść. Nazwałem ją klauzulą ukończenia szkoły. W skrócie KUS. Okej. Czyli mamy KUSa. Dobra. Pozwólcie, że opowiem wam o tej małej, śmiesznej zasadzie. Tak jak już wspomniałem, aby zachować harmonię w naszym środowisku, opieramy się na życiu we wspólnocie. Okej, to wracamy po dłuższej przerwie. Nie pamiętam, czy to czytałem, czy nie wiem, czy to jeszcze raz. Tak w sumie może być lepiej. Tak jak już wspomniałem, by zachować harmonię w naszym środowisku, opieramy się na życiu we wspólnocie. Jeżeli ktoś by zaburzył tę harmonię, ta osoba i tylko ta dostałaby przywilej opuszczenia szkoły. To, moi mili, jest klauzula ukończenia szkoły. Co masz na myśli przez słowa zaburzył tę harmonię? Uhuhu, cóż, wiesz... Gdyby jedna osoba zamordowała drugą... Zamordowała? Dźganie, duszenie, walenie, miażdżenie, rąbanie, topienie, palenie... Jak to zrobicie, nie ma znaczenia. Musicie kogoś zamordować, jeśli chcecie stąd wyjść. Proste jak budowa cepa. Reszta zależy od was. Dajcie sobie wszystko, by osiągnąć jak najlepszy rezultat w najbrutalniejszy możliwy sposób. Ciarki przeszły mi po plecach. Musicie kogoś zamordować, jeśli chcecie stąd wyjść. Gdy usłyszałem te słowa, zmroziło mi krew w żyłach. Uhuhu, założę się, że ruszyłem teraz wasze szare komórki. Jak mówiłem wcześniej, jesteście nadzieją tego świata. Ale wiecie... Nie? Wzięcie tej nadziei i obserwowanie, jak jest mordowana, wchodząc w mroczny cień rozpaczy... ...jest takie ekstremalnie ekscytujące. O czym ty kuźwa gadasz? Zabicie kogoś to jest... Zabicie kogoś. Jestem pewny, że gdzieś tutaj znajdzie się jakiś słownik. Jakbyś potrzebował definicji. Ojej. Wiemy, co to znaczy. Z tym nie mamy problemu. Dlaczego mamy się mordować nawzajem? Tak. Przestań popełniać takie bzdury. Po prostu pozwól nam wrócić do domów. Paplać? Wy ludziska chyba tego nie rozumiecie, czyż nie? Pozwól nam wrócić do domu! Ciągle powtarzacie to samo w kółko i w kółko i w kółko. Słuchacie mnie w ogóle? Od tego momentu ta szkoła jest waszym domem, waszym życiem i waszym światem. Kapisz? I możecie zabijać tyle, ile dusza zapragnie, więc bierzcie się do roboty i zacznijcie o mo
mordować. Dobra, daj spokój. Jak długo do mnie chce to ciągnąć? Ech? Dawid. Nabrałeś nas, okej? Wystraszyłeś nas na śmierć. Możesz już skończyć to przedstawienie. Skończyć to przedstawienie? Co, Janeiroga? Tak, no bo wiesz. To wszystko było na pokaż i tak dalej, prawda? Więc ech. Koleś, przymknij się i zejdź mi z drogi. Odpychając Hiro na bok, Mondo stanął z moku. Jego głos rozbrzmiał na całą salę. Słuchaj mnie, dupku. To już zaszło kurwa za daleko. Co mam przez ten jebany żart? Żart? Taki sam żart jak twoja fryzura? Językiem Mondo coś huknęło. Był to dźwięk falnej pod długą, których Mondo się odbił, wystrzeliwując przy tym w powietrze. Poleciał prosto w stronę Monokumy, niczym pocisk. Po chwili chwycił swój cel. I co, Mondo? Nie masz nic do powiedzenia? Przestań z tym cholernym pikaniem i widzisz coś z ciebie. Uważaj, pozbądź się go. Pośpiesz się i wyrzuć go. Nie wiem, czy jest tam coś go uciszyła, ale zrobił to, co mu kazała. Rzucił Monokumą. I po tym, jak to zrobił... Co do chuja? No, to nie był żart? To chorystwo wysadziło się w powietrze? W uszach słyszałem pisk i czułem zapach duchu strzelniczego. W filmach często widziałem eksplozję, ale w prawdziwym życiu nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Ale czy to jeden z ten pyszoły mi został zniszczony? Mówiłem wam, że nie jestem pyszowym misiem. Jestem Monokuma! Uch! Jest jeszcze jeden? Ty skurwysynie! Czy ty chciałeś mnie zabić? Ależ tak. Na poważnie chciałem to zrobić. Złamałeś jedną ze szkolnych zasad. Tym razem ci odpuszczę, dając tylko ostrzeżenie, a tym razem bardziej uważaj. Każdy niech raczej chłopiec czy dziewczynka, którzy zwoją moje zestawy, zostaną mocno ukarani. Jabajo. Hej, czy to oznacza, że jest więcej takich jak ty? Monokumy zostały rozmieszczone po całej szkole. Plus, nie zapominajcie o kamerach, które są wszędzie. Jeżeli zostanie przyłapani na łamanie jakiejś zasady, cóż, widzieliście, co się przed chwilą stało. A z tym razem nie będę odpuszczał kary. Więc nie pozwólcie, aby to się powtórzyło. To nawet nie jest kara, to jest po prostu okropne. A teraz ostatecznie, aby upamiętnić wasz radosny początek roku szkolnego, mam coś dla was. Proszę? To są nasze oficjalne uczniowskie handbooki. Fajniutkie, nie?
Jak widzicie, są one w pełni cyfrowe, więc nazywamy to e-handbook. Okej. Achem, cóż mówiąc dalej, ten handbook jest niezbędny w waszym szkolnym życiu, więc go nie zgubcie. Kiedy je uruchomicie, wyświetli wam wasze imię i nazwisko. Pamiętajcie, że trzymacie przy sobie. To nie jest zwykły handbook, ma on wiele zastosowań. Poza tym są one całkowicie wodoodporne. Obrzygaj, umyj, utop, będą działać dalej jak talala. O, fajnie. A dzięki swojej kosmicznej, mocnej konstrukcji są w stanie wytrzymać ciężar do 10 ton. Niczym Nokia 3310. Okej. Spoko. Zawiera on nasz szkolny regulamin, więc upewnijcie się, że go przeczytacie. Często to ode mnie słyszycie, a łamanie zasad nie będzie tolerowane. Zasady ograniczają wolność, to fakt. Ale też chronią społeczeństwo. Społeczeństwo byłoby nigdy nie w którym stało chaosie bez zasad. Tak samo byłoby tutaj. Dlatego też surowo karzemy tych, którzy złamali zasady. I tym miłym akcentem kończymy naszą ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego. Proszę dyrektować się swoim całkowicie ponurym, szkolnym życiem i do zobaczenia! I z tym odszedł, zostawiając nas wszystkich w wielkim szoku. Więc ludzie, jakbyście opisali to, co właśnie doświadczyliśmy? Jak? Dlaczego? Nic nie rozumiem. Mamy tu zgnić na wieki albo zabić? Co? Co się właśnie stało? Musimy wszyscy się uspokoić. Po pierwsze, poświęćmy chwilę na podsumowanie wszystkiego, co usłyszeliśmy. Tak, czasami mogę krócej inaczej to, co tutaj jest napisane, ale będzie to znaczyło dokładnie to samo. Bazując na tym, co Monokuma powiedział, mamy zasadniczo dwie opcje. Pierwsza opcja to zostanie tutaj do końca naszego życia, prowadząc wspólne życie. A drugą opcją jest... Jeżeli chcemy wyjść żywi, musimy kogoś zabić. Racja. Ale zabić kogoś jest... Zostaliśmy porwani i wrzuceni do miejsca, które wygląda jak szkoła. I teraz mamy zacząć się zabijać nawzajem. To jest... To jest po prostu... To kłamstwo w temacie. Ten cały absurd, który słyszeliśmy, musi być fałszem. W tej chwili nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy też fałsz. Mamy teraz inne zmartwienie. Czy jest tu ktoś, kto na poważnie to wszystko rozważył? Nikt nie odpowiedział na to pytanie. Samemu zachowując ciszę, spojrzałem na resztę. Każdy patrzył na siebie nawzajem, próbując zrozumieć, co myśli osoba, na którą się właśnie patrzy. Fajny odgłos bicia serca, tak swoją drogą. Poczułem ich wrogość. Poczułem na sobie wzrok ludzi, z którymi miałem przeżyć najlepsze lata swojego życia. Chyba najgorsze. Wtedy też zdałem sobie sprawę z prawdziwej grozy ukrytej w zasadach Monokumy. Musicie kogoś zamordować, jeśli chcecie stąd wyjść.
Te słowa weszły na głęboką kubę i nie chciały z niej wyjść. Każdy z nas stał się podejrzliwy wobec innych. Zostaliśmy zmuszeni do zastanowienia się, czy ktoś nas zdradzi. I tak rozpoczęło się moje nowe szkolne życie. Szkoła, która miała wzbudzić we mnie nadzieję, nie jest szkołą nadziei, lecz szkołą rozpaczy. Prolog. Witaj rozpaczy. Koniec. Pozostali uczniowie 15. Ciąg dalszy nastąpi. O! Otrzymałem przedmiot herb jako... herb szkoły jako prezent. Ale naprawdę długi jest ten wstęp. Gdybym wtedy nie skończył, to odcinek miałby około 2 godzin. Auć. Bo chciałem doczekać do tego momentu, aż będzie opening, ale jak zobaczyłem ileś to się nagrywa, to tak 2-godzinny odcinek. Nie. Za dużo. Dlatego musiałem przerwać. No. Także dlatego jest taka... Także tego musiałem zakończyć odcinek. Tak mimo wszystko nie chcę wychodzić chyba na razie na limit 2 godzin. Więc cóż, lecimy dalej. Czyli co? Tak, w tym odcinku będzie opening po 30 minutach. Opening po 30 minutach. No to lecimy. Chcesz zapisać? Tak. Ciekawe czy zawsze będą openingi na zakończenie, bo w sumie tego nie wiem. Tak. Musicie kogoś zamordować, jeśli chcecie stąd wyjść. A, czyli enter nie działa, tylko myszka. Moje ciało zatrzymało się, a razem z nim mój oddech. Byłem paraliżowany strach rozprzestrzeniający się po moim ciele, przyjmujący każdy nerw. Powietrze było ciężkie, czułem się jakbym miał ciężarki przywiązane do szyi. Chciałem użyć całej mojej siły, by utrzymać ten ciężar. By przeżyć codzienność. Jednak nieważne jak ciężkie było powietrze, jej słowa wystarczyłyby pozbyć się ciężaru. Więc, co zamierzacie teraz zrobić? Nie.
Będziecie tak stać i patrzeć na siebie? Jej komentarz był skierowany do wszystkich zebranych na sali. Pomógł nam wrócić do rzeczywistości. Racja. Ona ma rację. Czasami nawet jeśli obejmie nas stres czy strach, po prostu należy wystąpić naprzód. Żeby zapomnieć o czymś tak oczywistym, mogę sobie wybaczyć, jestem taki zawstydzony. Błagam, niech ktoś mnie uderzy, nie mogę sobie wybaczyć. Uderzcie mnie, ukażcie mnie. Jezu, jeśli masz czas drzeć japę, masz też czas, by coś zrobić. Być może, ale co dokładnie jest naszym celem? Idioto, czy to oczywiste, że szukanie drogi ucieczki? I musimy się też dowiedzieć, kto kontroluje tego głupiego miszka i mu nakopać. Uuu, Junko! Też się wkurzyła. Ale zanim cokolwiek zrobimy, wrócimy okiem na to, co jest w tym e-handbooku. Dobrze by było też odczytać ten regulamin, który wspomniał Mokuma, zanim cokolwiek zrobimy. Słusznie, bez zapoznania się z zasadami, ta sytuacja mogłaby się powtórzyć. Kurwa. Dobra, pośpieszmy się, ogarnijmy te głupie zasady. O! Po włączeniu mojego e-handbooka pierwsze, co się wyświetliło, to moje imię i nazwisko. Jest dokładnie tak, jak powiedział Monokuma. Imię i nazwisko właściciela pokazuje się na środku. Kiedy pojawiło się menu, wybrałem ikonę regulaminu. Szczególniona lista pojawia się na ekranie. Był to szkolny regulamin. Tymi słowy zasady są narzucone nam wszystkim. Uczniowie mogą przebywać tylko w obrębie szkoły. Czynienie akademii jest niedopuszczalne. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Cisza nocna. Rozpoczyna się o godzinie 22 i kończy o 7. Niektóre miejsca są wtedy niedostępne, więc prosimy uważać. Punkt trzeci. Spanie w innym miejscu niż pokój będzie uważane jako spanie w klasie. Takie zachowanie zostanie poddane karze. Okej, szkoda. Nie możemy spać na lekcjach. Punkt czwarty. Pomijając małe ograniczenia, każdy uczeń może dowoli eksplorować Akademię Szczytu Nadziei. Punkt piąty. Jakiekolwiek oznaki przemocy wobec dyrektora Monokumy są permanentnie zakazane. Zasada dotyczy się również kamer. Okej. Punkt szósty. Każdy, kto zabije innego ucznia bądź kilku uczniów, a ciało zabitej ofiary zostanie je odkryte, staje się winny i otrzymuje szansę do zakończenia szkoły. Okej. Punkt siódmy. Nowe zasady mogą zostać dodane, kiedy dyrektor Murakuma uzna to za potrzebne. Czując lekkie zawroty w głowie, podniosłem twarz z ekranu handbooka. Rozglądając się, widziałem taki sam wyczerpany wyraz twarzy u wszystkich. Pierdolenie! Co to za zjebane zasady? Mam go niewywalone. Nie pozwolę im kontrolować mnie. W takim razie zacznij spacerować po szkole, mając wywalone zasady i zobaczymy, co się wtedy stanie. Osobiście chciałbym zobaczyć, co może się stać. Ktoś złamie jedną z zasad. Ale jeśli zostanie ukarany tak, jak widzieliśmy wcześniej, wątpię, że dostanie opcję respawnu. Ups.
Odkąd byłem dzieckiem, to zostałem ze moim starszym bratem pijącym do góry pewną zasadę życiową. Jeśli facet złoży obietnicę, to musi jej dotrzymać. Nawet jakby to miało go zabić. No i co z tym? Położyłem wiele obietnic, które dalej muszę dotrzymać. To z tym. Więc nie mogę sobie pozwolić na zdechnięcie jak jakiś szczur w tym śmietniku. Twoja opowieść nic dla mnie nie znaczyła, a rozumiem, że będzie słuchał zasad, tak? Och, cóż, tak mi się wydaje. Hej, mam pytanie. Odnośnie jeszcze tej zasady, co dokładnie ono oznacza? Każdy, kto zabije innego ucznia bądź kilku uczniów, a ciało zabite ofiary zostaje odkryte, staje się winny i otrzymuje szansę do zakończenia szkoły. Mówisz o drugiej połowie, racja? Dokładnie, otrzymuje szansę do zakończenia szkoły. Mnie też to zastanawia. I mnie też. Jeżeli chcecie zdać, musicie kogoś zabić. Nie zostać odkrytym. Tyle do gadania. Ale dlaczego? Dlaczego musimy to zrobić? Nie widzę sensu w przejmowaniu się tym. Przejmujmy się tylko zasadami, które zostały nam wyjaśnione. Szczerze nie chcę słuchać niczego od ludzi, którzy czekają, a decyzje zostaną podjęte za nich. Nie szczypi mnie słowami. Ujęgę toko. To chyba bardziej jak całe pierdolnięcie. Cóż, na razie zapomnijmy o tym głupim zabijaniu czy coś. A skoro znamy zasady, trzeba by nie zwiedzić szkoły. Prawda. Musimy ustalić, gdzie właściwie się znajdujemy. Czy jest stąd jakieś wyjście? Co z jedzeniem i zapasami? Jest wiele pytań, na które potrzebujemy odpowiedzi. No opywka. Dobra, zabierzcie się za przejrzenie tej szkoły. Ja się wybieram samotnie. Co? Czemu niby? To jest głupowy pomysł, dostaną się cztery oki. Omijając we mnie godno czegokolwiek zniewagę, wydaje mi się, że ktoś tu może myśleć o zamordowaniu innej osoby. Okej. Czy chcecie tak po prostu stać w miejscu, by ułatwić tej osobie robotę? Chwila! A przecież niby... Nikt by... Nanda. Nie męcz się, mówiąc, że morderstwo nigdy nie będzie miało miejsca. Nie możesz odmówić tejże możliwości. Dlatego byliście wypełnieni strachem, gdy zrozumieliście w pełni zasadę ukończenia szkoły. Czy się mylę? Ale... Więc wykonuję czyny, które zapewnią mi bezpieczeństwo. Wstrzymaj konie. Nie ma chuja, żebym pozwolił ci uciec i robić, co ci się żywnie podoba. Nanda. Zejdź mi z drogi, robaku. Co? Co to miało kurwa oznaczać? Jeden mały robak pełzający na trawniku. Taki mały, taki nic nie zgadzący, że aż nawet nie zauważysz, kiedy w takiego wdepniesz. Prosisz się o wpierdol. Tak. Prosi. Przestańcie, nie powinniśmy walczyć ze sobą. Co ty właśnie kurwa powiedziałeś? Czy ty jesteś jakąś małą pizdeczką? Fajny jest. Fajne to tłumaczenie, podoba mi się.
Kotude! Myślisz, że kim ty kurwa jesteś, że możesz tak do mnie mówić? Wydaje ci się, że jesteś moim starym? Nie, ja tylko... Pierdol się! Łap. Przywalił mi. A, czyli Makoto i ja dostaliśmy gongi w twarz. No cóż. No i się doigrałem. To było jak coś wyjętego prosto z mangi. Nawet nie zauważyłem, jak jego pięść nadratuje w moją stronę. Jedną sekundę temu stałem na nogach, a teraz spadam. Wydaje mi się, że mogłem zapomnieć, z jakimi ludźmi jestem tu uwięziony. Moje zmysły po prostu zanikły. Bycie tutaj z tymi wszystkimi ostatecznymi chyba wywaliło mi korki. No, mi też. Zgaduję, że nie powinienem być zdziwiony. Tego typu sytuacja była nieunikniona. Ale ja po prostu straciłem poczucie rzeczywistości. To była moja ostatnia myśl, po której wszystko zaczęło zanikać. I ostatecznie widziałem kompletną ciemność. A kiedy znowu otworzyłem oczy, zobaczyłem... Rozdział pierwszy. Czas nieznany. Gach. Ech? Gdzie ja jestem? To w BGM jest fajne, bo to jest takie jak gdyby radyjko, które pokazuje, jak teraz działa dźwięk w grze. Tak jakby coś się stało częścią mojej codziennej rutyny. Znowu obudziłem się w pokoju, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Okej, więc... Co to za miejsce? Teraz możesz do menu handbooka. Używaj go do sprawdzenia przeróżnych informacji podczas gry. Otwórz menu handbooka przez ciśnięcie klawisza F1. Masz w nim regulamin oraz informacje o uczniach w profilu uczniów. Na tę chwilę mapa i naboje prawdy są niedostępne. Możesz też zapisać i wczytać grę w systemie. I nareszcie przez wciśnięcie klawisza F2 możesz otworzyć transkrypt. W nim są zapisane wszystkie przeprowadzone rozmowy i wydarzenia, więc wykorzystaj go do przypomnienia sobie, co się działo. Sprawdźmy to. Faktycznie. Tak, faktycznie cały transkrypt wiadomości. O kurde, sporo tego. Przydatne. A F1? Mapa niedostępna na boje prawdy. Okej. Jest trochę zdradza nam, o co będziemy to robić. Przedmioty. 114 przedmiotów! Łojeny! O, panie! Sporo tego! Profile uczniów. A koto na Eki. Do 60 cm, 52-75. Gatka piersiowa? Okej. Okay. Ostatecznie w szczęściach pechowiec? Ostateczny kompas moralny. Ostateczny dziedzic. Ostateczny lider gangu motocyklowego. Ostateczny baseballista.
W zależności od twórca fanfików 150 cm, 155 kg i 170 cm. Jak takie małe nóżki mogą go utrzymać, to ja nie wiem. Ostatecznie wzbita. Ostateczna gwiazda popu. Ostateczna, trzy znaki zapytania. Ostateczna profesjonalna pływaczka. Ostateczna pisarka. Ostateczna mistrzyni sztuk walki. Ostateczna hazardzistka. Ostateczna pasjonistka. Ostateczna programistka. I koniec. I teraz możemy sobie zapisywać, gdzie chcemy chyba. Regulamin, który znamy. I system mamy. Zapisz, czytaj, transkrypt, opcje, wróć do menu. Dobra. To rozejrzymy się po pokoju. I po tym, jak się rozejrzymy, to zakończymy odcinek. Co tu jest? To notatnik. Pewnie każdy z nas otrzymał takie od szkoły. A, część jest zablokowana. Metalowa płyta jest zamontowana na ścianie. On jest tu po to, by nas wszystkich trzymać. Ło, sporo tego. Mamy kamerę. Kamera. Nie podoba mi się świadomość, że ktoś może mnie właśnie obserwować. Nie wolno nam przy nich grzebać, więc lepiej nie będę ich dotykać. To co? Jakiś wałek do czyszczenia. Przypuszczam, że mamy sprzątać po sobie. To się leży w szufladzie. To zestaw narzędzi. Jest wciąż opakowany w folię, więc musi być nowy. Aktualnie jest mi niezbędny. Zostawię go tutaj. Tak. To musi być klucz do pokoju. Na bloczku jest moje nazwisko. To oznacza, że musi należeć do mnie. Lepiej weźmy go ze sobą. Świetnik. Zwykły świetnik. Żadnych zwiczek w podłodze z ukrytych przejść, a nie niczego w tym stylu. O! Monetka! Dobra. Nie wydaje mi się, żeby z łóżkiem było coś nie tak. Śledzi muszą prowadzić na zewnątrz. Są zamknięte. Więc jak te po twoim pokoju mają zamki, ach? Wygląda na to, że to jest łazienka. Raty. Ech, nie chcę mu się otworzyć. Pewnie jest zamknięta. Łazienka zamknięta? W pokoju? Co jest grane? Dawa, za tym, co jest tu. Wisi tu jakaś kartka na ścianie. Co jest tu na niej, co jest tu na niej napisane? Pytanie brzmi, co? Komunikat dyrektora Monokumy. Zamki w pokojach zostały zaprojektowane tak, by nie dało się przy nich grzebać, ani otworzyć wytrychem. O! Zarabianie indywidualnych kluczy jest dość problematyczne, więc upewnijcie się, że nie zgubicie swoich. Wasze pokoje są wyposażone w prysznice, ale proszę pamiętać, że woda jest wyłączana w porach nocnych. Ponadto, tylko łazienki w pokojach dziewczyn posiadają zamki. Na koniec przygotowa się mały upominek dla każdego z was. Dla dziewczyn zestawy do szycia, a dla chłopców zestaw narzędzi. Zestaw do szycia zawiera mapę ludzkich organów.
jedno dźgnięcie i po sprawie dziewczęta. Wierzymy, żeby chłopcy jednym ciosem w głowę jakiegokolwiek będzie załatwicie całą sprawę. Nie zastanawiajcie się, działajcie. Bawmy się wszyscy dobrze. Wziąłem kartkę i wróciłem do kosza. Zaczynam powoli wszystko rozumieć. Ten pokój musi być... Spanie w innym miejscu niż pokój będzie uważane jako spanie w krosie. Takie zachowanie zostanie poddane karze. To jest mój pokój w akademiku. Ktoś musiał mnie tu zanieść po tym, jak straciłem przytomność. Więc mam odpowiedź na to pytanie. Następnym pytaniem jest, co teraz w nim pozostali? Mogę poznać odpowiedź tylko w jeden sposób, wychodząc stąd. To jest łazienka. Ratę. Ech, nie chce się otworzyć. Zapewne jest zamknięta. Wait. Ale przecież... Zwykły śmietnik, żadnych dzieciak w podłodze, ukrytych przejść, ani niczego w tym stylu. Jest tylko papier, który zgniotłem. Właśnie, to mi nie pasuje. Dobra, już. No to... Już chyba muszę stąd wyjść. Opuścić pomieszczenie? Tak. Wybiegłem z pokoju, żeby spotkać się z innymi. Ale ktoś już na mnie czekał. To była scena wyciągnięta niczym z jakiegoś starego sitcomu. Łam. Ach! Ojej, zderzyliśmy się z Sayaką. Maizuno-san! Gomen, dajobu? Ie, watashi no hou koso. Gomen nasai. A jej zastudzonej twarzy pojawił się uśmieszek. Powoli podniosłem się z podłogi. Jesteś cała. Nie zraniłaś się? Myślę, jakby stało się coś poważnego. Nic mi nie jest. Wiem, że nie wyglądam na taką, ale dzięki temu, że dużo się ruszałam na scenie, mam teraz niezłe mięśnie. To dobrze, w takim razie... Ale ważniejsze jest, że wszystko z tobą w porządku. Wiesz, on to mocno cię uderzył. Racja. Traciłem przytomność na oczach wszystkich. Na samym początku pokazałem, jakim jestem słaby. Makoto. Nic mi nie jest. Nic złego się nie stało. Och, to dobrze, martwiłam się o ciebie. Dziękuję. Twoją drogą, co ty robisz? Właściwie to przyszłam po ciebie. Przyszłaś po mnie? Cóż, skoro czujesz się lepiej, to chciałabym, żebyś przyszedł do jadalni. Do jadalni? Po tym, jak zostałeś uderzony przez Mondo, rozdzieliliśmy się i zajęliśmy sobą. Zdecydowaliśmy się najbardziej efektywną metodę będzie poszukiwanie szkoły w małych grupkach. Uzgodniliśmy, że spotkamy się później, by porozmawiać o tym, co każdy z nas znalazł. Więc jest już pora spotkania? Jeśli tak, to oczywiście, że pójdę z tobą. No w takim razie widzimy się w jadalni. Mampa działa? Działa! Co tu jest? A, pokoje wszystkich uczniów? Okej, zobaczmy sobie. Kyoko. Kiyotaka. Tensomakiya. Mondo.
Mamy pokój nam przeciwko Mondo, tak jakby. Tak. Mamy Byakuye i Sayakę. Mamy Junko i mamy Toko. Mamy Celestię. Mamy Chihiro. Mamy Aoi. Fajne są te miniaturki swoją drogą. Mamy Sakurę. Mamy Leona. Mamy Yasuhiro. I mamy Hifumiego. To co? Został na spotkaniu w jadalni. Powinien się tam udać. A, chyba śmietnik. Kibel 1. Kibel 2. Czwarte? To jest damska łazienka. Nie jest za bardzo niepotrzebna. A męska? To jest męska łazienka. Na wszelki wypadek zapamiętam, gdzie jest. Okej. Bardzo mnie ciekawi, dokąd podną te schody, ale droga jest zablokowana przez bramę. Po co budować schody, jeśli zamierzasz je potem tylko zablokować? Element artystyczny, Makoto. Racja. Drzwi ani drgną, muszą być zamknięte. Pralnia. Został na spotkanie w jadalni, powinien się tam udać. Ech. Łaźnia. No na to, że nie mogę tam wejść. Chyba tu jest jadalnia. Ale to tutaj. Wejście na korytarz szkolny. Ja mam teraz po co tam iść. Powinienem spotkać się z wszystkimi w jadalni. Dobra, ale myślę, że spotkanie w jadalni zrobimy już w kolejnym odcinku. I tutaj zakończymy. Tak więc cóż, to by było teraz na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!